Tak więc witam ponownie na kanale Strefa Gracza, z tej strony Mikołaj, a przed wami drugi materiał z gry Strike Force Kitty. Tak, udało nam się ostatnio ukończyć pierwszy etap, odblokował nam się drugi i mamy tutaj nowe itemy do założenia, bo udało nam się przy okazji po pokonaniu pierwszego bossa wkroczyć do drugiego etapu i zdobyć tu pierwsze itemy. Mamy tutaj taką niebieską koszulę tego Gandalfa, to możemy temu ubrać, żeby troszeczkę tak inaczej wyglądał, jakoś tak ładniej. I mamy tutaj takie można powiedzieć cycki bikini. I to możemy dać, o nie, kurde, to jest ten pod damage mój, dobra. Git, okej. No i lecimy dalej w drugi poziom. Nagrywam to odcinek po odcinku, bo się wciągnąłem. Kolejny odcinek, który u was wlatuje o godzinie 15. Proszę bardzo, okej. Dam radę pokonać, dam radę? Nie, on poszedł pod damage, a nie pod życie, więc będzie trochę ciężej. Zobaczmy, co udało nam się. 5 damage'a, zajebiście. No ale to niestety nasz jedyny item. Więc no tylko tym mogę się nacieszyć. Dobra, zobaczmy sobie, co jeszcze z wikinga wypadnie. No nie, no znowu ta broń. Dobra, pójdźmy sobie gdzieś dalej. Może ten kluczyk, ten brązowy uda się zdobyć. Hop. Nyan Cat. Nie chcę Nyan Cata. Hop. Zabili mnie i tak. Jakiś tutaj wampir, Anonymous tam jest. Wbiłem levela. A dobra, level sobie później rozdamy. Mamy tu niebieskie rybki, które dają 10 aż. Okej, proszę bardzo. Git, mamy klucz. Harry Potter. Okej, Nyan Cat. Dostaliśmy jego strój. No i tutaj już niestety nie uda się wygrać. Ja ogólnie nie warto wskakiwać im na głowę, bo wtedy jesteśmy tak ustawieni, że większość walk można przegrać. Lepiej wbiegać ich od przodu. Ale akurat tutaj wiem, że i tak bym nie wygrał. No mamy, tylko proszę, nie empty box. No nie! Tylko ja takiego mam pecha. Weźmy sobie życie. Trzeba u każdego stanowczo wziąć życie, bo oni szybko padają strasznie. Zobaczmy, co z... 22 HP! I tu już koniec, nie ma już żadnego tego, nie ma tego. Nyan Cat ma 22 HP! Fajnie! Zajebiście, to biorę temu pierwszemu. 32 HP! Mamy Nyan Cata. To ten ma... Okej, dajmy Gandalfa temu, poprzedniemu. Zajebiście! 22 HP. Kurde. Teraz on jest nieśmiertelny, można powiedzieć. Okej, mamy mleczko. Zobaczmy, co z tych wypadnie. No, dużo więcej tego życia ma. Git. Gandalf. Czapkę, czy jego czapkę mamy? Git. A nic, to się nie udało. A, i ogólnie jedna rzecz. Można ogólnie robić zestawy całych strojów, które dają, w sensie cały zestaw jednego ziomka, i tu dają specjalne bonusy pokroju, nie wiem, jakieś podwójne pokonanie, albo jakieś leczenie, albo szansa na zmartwychwstanie. Są tutaj takie dodatki, ale ja ogólnie nie lubię, nie przepadam za setami, bo zarobieniem tych setów, bo no potem nie możemy jakiegoś itemu ubrać dodatkowego, bo wtedy setu nie będzie. Tak naprawdę pomimo tych dodatkowych statystyk, to i tak będziemy stratni. Bo nie będziemy mogli innych mocnych itemów użyć. 7 damage'a tu mamy, okej, to idealnie. Idziemy pod damage tym tylnym. Tu mamy 3 życia. Ale tu jest 4 damage'a, dajemy temu dla odmiany. Nyan Cat. Dobra, lecimy dalej. Idźmy dalej, zobaczmy, co będzie na końcu. Okej, zobaczmy, co oni nam dadzą. Git. Okej, ciuchy nam dali, zajebiście. No nie! Dobra. Nie udało się niestety go pokonać. Mamy nowe ciuchy. 7 damage'a. Okej, git. Ten dostanie 5 damage'a. Tu mamy 8 speeda.
Kurde, nie wiem. Fajne, ale nie wiem. Tu mamy 7 życia. To ten dostanie. Ty dostaniesz to. I tu mamy 4, o, idealnie. Dlatego, wow, taki wampirek nam się zrobił tutaj. Zajebiście, fajnie. Git. Okej, okay, lecimy dalej. No, z każdą chwilą stajemy się coraz mocniejsi, kurna. Okej, dostaliśmy kosę, okulary Harry'ego Pottera, portiera, kuriera, Piotera. Okej, okay. Tutaj mamy, fajne rzeczy. No ale tutaj już nie, zaraz zobaczmy co będzie tym finałowym bossem tutaj. Bo i tak nie dam rady, nic, o oh, fuck. Zepsułem. Zepsułem. Okej, okay. Mamy nowy level. Ulepszmy temu staminę, temu też staminę na przyszłość. Temu damage, a temu życie. Żeby też trochę wytrzymywał więcej. Mamy 6 damage'a tym razem. Git. To nie. To temu nic nie damy. Mamy tutaj okulary tego Harry'ego Pottera. Tu mamy 4. Dajmy temu. Fajnie, mamy Anonymous. No i możemy lecieć dalej. Gra jest zajebista, wciągająca. Wciąga mnie tak samo jak zawsze. Coś pięknego, gra roku, nie? O kotach. Słodkie kociaczki. Okej, mamy kluczyk. Mamy Gandalfa. Którego nic nie dostaliśmy ciekawego. Hop. Git. Pięknie, mamy jego ciuszek. Z tym tutaj z Breaking Bada chciałbym. Bo to jest ten, to jest Gordon z Breaking Bada. Chyba, jeśli się nie mylę. Dobra. Kluczyk. Okej, dostaliśmy jakąś niebieską płetwę. Albo pękniętą butelkę. Tak, to jest pęknięta butelka. Jaki damage to ma, kurna! 7 damage'a! Okej, ten będzie miał dopakowany damage z przodu. Ty będziesz miał te 9 życia. Okej. Zajebiście. 9 życia. 9 kurna życia. 7, tu ma 7 git. Zajebiste. Zajebiste ubiory tutaj już mamy. Tu mamy 6, tu mamy. O, okulary Pottera. Okej, okay. Nic ciekawego. Nic nie mam. Zajebiście, jestem Anonymous. Kurna w tym, w stroju wampira. Anonymous Dracula. Hrabia Anonymous. Tak? Tutaj się w tej grze strasznie buguje strzałka w górę, czasami ta postać nie skacze. Git, udało się, zajebiście. Hop, hop. Zawalczmy, nie wiem, o, tu jest w ogóle Simpsonowa. To jest ta postać, która jest w tym Fortnite teraz. I ona też jest strajkowski. Fuck. A, nie, udało się niestety. Jest ta postać, tam w ogóle była Futurama. Chyba. Zobaczmy, czy tu mamy 10 tego damage'a. 10 życia, o, idealnie, dla tego pierwszego. 10 życia, tu jest 4 życia. Tutaj nic nie mamy ciekawego? Nic. Dobra, lecimy dalej. Okej, zobaczmy z tymi tutaj pierwszymi, może jakieś ciekawe itemy z nich zdobędziemy, co? Wow. Okej. Kurde, tam była ta broń, ale zabrałem tą broń. Fuck. Znowu się zbagowało coś, no nie, a ten stoi w miejscu jak ten cioł. Nie, on staminę zaraz straci. No właśnie. Okej. Okay. Mamy kluczyk. Mamy opaskę. Mamy opaskę chyba tego. Leonardo z tych żółwi ninja. On jest na 4 levelu. 11 speeda. Okej, okay, dajmy temu. Git. Stamina. Na plus. Mamy różdżkę Harry'ego Pottera. Okej, okay, okej, okay, to damy temu. Ona strzela na daleko. Mamy 6 życia tutaj. No ale to się nie opłaca, nie?
Lecimy dalej. Tup. Dam daram dam daram dam 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 dam. Okej, dostaliśmy kolejne itemy z tych. Tu mam w ogóle jeszcze Jacka Sparrowa dalej. Okej, dostałem Blade'a. Znowu na Janka. Aha. No i na Janka nas dojechał. Zagrajmy jeszcze raz. Okej, dostaliśmy czapkę jakiegoś magika. Zagrajmy już raz. Wiem, że miałem tam nowy item, ale chciałbym jeszcze raz zagrać. Może, o, z Wikinga może coś zdobędziemy. Nic nie zdobyliśmy z Wikinga. To może z tego jeszcze coś zdobędziemy. Okej, jakąś czapkę zdobyłem. Fajnie. Okej, hełm tego kosiarza zdobyłem. Może z Gandalfa coś zdobędę jeszcze. O. Może nie zdobyłem nic. Tutaj się wolę zabić, bo tak bym nie wygrał. Okej. Mamy nowe ciuchy. A trzeci i czwarty, dobra. Mamy tutaj z życiem nieopłacalne. 6 speed oddamy temu. 6 damage'a też nieopłacalne. 2, 5. O, 5, mogłem go zabić wcześniej. Tu było 6 tego. Okej, nic wyjątkowego. Lecimy dalej. Na końcu są fajni ludzie do pokonania, bo oni mają bardzo fajne rzeczy. O, tą jeszcze laskę. O, idealnie mamy twoją broń. Git. Nyan Card, git. Okej, znowu ci. Siup. I chciałbym zobaczyć jeszcze, co jest finałowym bossem, ale jest tu jedna grupa przeciwników, to jest bardzo fajna. O, ta. Oni mają zajebiste rzeczy. O, idealnie. Finałowym bossem jest tutaj Fox Bazer. To jest oczywiście nawiązanie do Bowsera z Mario, czyli tego takiego, można powiedzieć, dinozaura. Z rodu, z klanu Koopa bodajże. To jest oczywiście Bowser, czyli główny antagonista, główny przeciwnik Mario. On też chyba był w tym filmie Mario, co ostatnio wyszedł. No to jest Fox, czyli Lis Bazer. 12 życia, o ja pierdzielę. 12 życia, 11 życia. Okej, dajmy temu damage, temu dajmy staminę. Temu damy damage, temu staminę. O, będziemy jechać równo z nimi. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Ten ma tutaj ten damage. Czy tutaj ktoś... O, ten ma tutaj broń na daleko. Okej, lecimy dalej. Chciałem jeszcze sobie tutaj trochę powalczyć. Na pewno jakieś ciekawe rzeczy z nich tu zdobędziemy. Okej, tych pomijamy. Nic już ciekawego. Z tego na pewno nic nie zdobędziemy, bo zwłaszcza, że ty hełmu nie masz, ziomek. Git. Mamy mleczkę, ale to... To jest... Ryzyko trochę. Zabijmy tych tutaj, okej. Siup, może twoja broń? Nie. Dostaliśmy twoją broń, to może ciebie. Uda się tutaj zabić, no niestety. No, tych to w ogóle bym nie pokonał, więc... Ora, walczymy dalej. Git, tytyru, tytytytytytytytyp. Deledaram, deledam. Okej, znowu wy. Fuck. O, klucz brązowy, tych nie pokonujemy już. Idziemy teraz tędy do nich. Okej, ten broń i okej, dostałem jego broń. I znowu mamy tego Fox Bazera. Lis Bazer. On wygląda prawie tak samo, nie? Jak ten z Mario. No ja mam idealnego kota pod damage zrobionego, widzicie ile on mu bije? Masakra. No ale zginie, bo on nie jest pod życie zrobione, ale pół życia mu zbił. Czyli jeżeli byśmy mieli pełny skład, to dosyć duże wciry by dostał, okej. Klucz, dostaliśmy... Zielony... Czerwony płaszcz odbija mi się. 14 damage'a. Dostaniesz 10 damage'a. Ty dostaniesz ładniejszy... Aha, to ma tutaj ma 11, dobra. Rozumiem. Git. Temu bym w sumie poszedł w życie, ale nie, no on taki damage koksi, że... się nie opyla. Lecimy dalej. Pam. Dam 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 dam. Pam 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 pam.
Bam, 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 dam. Dam, lecimy dalej. Chciałbym zdobyć broń jednego tutaj gościa. Tam na końcu, bo ta broń, co pamiętam, biła bardzo dużo. Jakbym ją zdobył, to było zajebiście. No nie! Dobra, zabij mnie. Choć może uda się temu zwykłemu kotku go pokonać, co? Nie wiem, chyba nie. Nie, nawet jakbym miał resztkę, to i tak by było ciężko, bo ten już zdążył go zbić. W sumie jak poszedłbym nim trochę w życie, to może by się dało nawet. Dostaliśmy klucz. Dostaliśmy tarczę. No właśnie, te itemy czwarte, cholera. Zapomniałem o nich, tu jest jeszcze jakiś. O, tu mamy pod życie coś. Ale ja im tutaj poddam. Wiecie co? Pójdziemy tutaj pod życie. To będzie dobry pomysł. Ale lecimy dalej. Ramda, ramda. To zależy naprawdę od farta, czy zdobędziemy tą broń, czy nie zdobędziemy. Bo w drugiej części na przykład dodali taki schemat, że wystarczy trzy razy pokonać przeciwnika, żeby zdobyć z niego cały set. A tutaj to zależy wszystko od farta, niestety. Czy nam wypadnie broń z niego, czy nie. No ci na dole też, z tego co pamiętam, nic jakichś takich ciekawych rzeczy nie dadzą. Ten na górze też raczej nic nie da ciekawego. No daj tą broń, kurna! No i znowu ta sama tura i dostajemy to samo, nie? Ale przynajmniej level będzie wybity. Najważniejsza rzecz. Dam, 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 dam. Fox Blazer. Zajebisty. Boss. Widzicie, poszedłem w życie już od razu lepiej. No ale to nie jest wystarczająca siła. Tut, tut, bam, 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 tu, tu, tu. Jedna broń, którą byśmy zdobyli, to jest broń ze starter, z gości ze starter. Okej. Okay. Czapka tego wikinga. Ile on daje? Dwa, okej, okay. nie opyla się, w ogóle się nie opyla. Tu nic nie ma. Lecimy dalej. Dam, 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 dam. Fajna ta piosenka, bardzo, bardzo nostalgiczna. Kurza mnie to, że on tak szybko pada, ten ziomek. Trzeba mu trochę to życie zwiększyć. Dobra, teraz, jak teraz się nie uda tej broni zrobić, to pierdzielę. O, może się uda? Jest, jest, udało się tą broń zrobić. Z tego co pamiętam, ona miała duży damage. Zobaczymy, może się uda coś zrobić tutaj, zdziałać. Dobra, zobaczymy, jak sobie poradzi. Dalej nie jest jakiś super wystarczający, aby go pokonać. Ale zobaczymy. Tam, dam, okej, okej, okej. Okej, dostaliśmy kolejny klucz, dostaliśmy szalik tego Arego Pottera. 5 życia, nie opyla się. 15 damage'a, ideolo. Ten dostanie staminę, ten dostanie życie. Ten dostanie staminę, ten też dostanie staminę na później. Żeby się o to nie martwić, dobra. Co byśmy jeszcze tu mogli ciekawego zdobyć? Czy idziemy na tego bossa, czy szarżujemy go już? No ten item czwarty by mnie ciekawił strasznie, czy on czegoś nie da. Spróbujemy z tym rycerzem zawalczyć. A jeśli zostaniemy życie, to idziemy na głównego bossa. Bo on ma tą tarczę, bicie. Aj, nie, ostatecznie się nie udało. Fuck. Git, Jezu, ja jeszcze muszę z innymi zawalczyć. Dobra, to jeszcze jedną turę sobie zrobimy. Ten padł oczywiście. Być może uda się wygrać taką, nie wiem, chyba nie, nie za bardzo. Ale zobaczymy. Mamy mleko, mamy tego gościa z futuramy. Lecimy. Powiedzmy, nie wiem, czy to jest futurama. Okej, okay, no przecież ten, tą, z tego, dobra, damy radę, no spokojnie. No spokojnie się udało. A, i tu jest taki dodatek, bo z niego wylatuje duch, który będzie nas prześladował jak jakiś stalker w kolejnym poziomie. Takie niebieskie rybki. Fuck. O, w dupę. Zbagował się, ale tutaj ten duch powinien przylecieć chyba.
Zaraz mi się stamina skończy i będzie. Bugi, bugi, miś bugi. Dobra, okej, okay. Udało nam się przejść kolejny poziom. Zajebiście. Moi drodzy, dziękuję wszystkim za oglądanie. Udało nam się kolejny poziom przejść. Więc mamy tutaj, można powiedzieć, już dopakowany składzik tych kotków. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Już jutro o godzinie 15. Pa, pa.